Ja od początku kariery aktorskiej nie czułem związku z tym, co robiłem. Wie pan, bo to trochę dziwne, no jakby to powiedzieć. Mówię, że do tej szkoły poszedłem tak z rozpędem trochę, bo na apelach szkolnych, jak nauczyciele się dowiedzieli, że jestem synem aktora, to stwierdzili, że to ja może mówić wiersze. No to nie mówiłem. Potem mnie wysłali gdzieś na jakiś konkurs recytatorski. No to już, już tak poszło. Wspomnienie młodości, muszę powiedzieć, bo tamto kapitana, który płynie na Morzu Południowochińskim, jest przygodą, jest wielką przygodą kulturową, bowiem rzeczywiście miałem do czynienia z Anglikami, grałem w ich języku, po zdjęciach zamykałem się z nimi w pokoju i szykowałem się do następnego dnia. I grać w obcym języku, proszę mi wierzyć, drodzy Państwo, jest niesłychanie trudno, nie tylko dlatego, że to nie jest nasz język, ale dlatego, że języka się można nauczyć, natomiast nie można się nauczyć bycia kimś, kto się posługuje innym językiem. To jest niesłychanie wtórne dla aktora, język jest fundamentem. Większość tego filmu kręciliśmy w Polsce, ale część też w Niemczech. Zabawne było to, że moi producenci polscy, Andrzej Telej i Piotr Dejnek, nie poinformowali mnie u zarania o pewnym drobiazgu, więc zjawiłem się na pierwszym dniu zdjęciowym. Właściwie wieczorem spotkałem na kolację reżysera, Wolfganga Panzera, z którym potem nakręciłem jeszcze kilka filmów i spotkaliśmy się na kolacji. To jest człowiek mieszkający w Szwajcarii, a w Szwajcarii, wiadomo, mówią wszystkimi językami, to jest kraj usługowy, więc wybraliśmy ten któryś, który znaliśmy wspólnie i zjedliśmy tę kolację. Było bardzo miło. Na drugi dzień spotkaliśmy się na planie filmowym. Poznałem mojego kolegę Niemca. Przywitaliśmy się, zaczęliśmy czytać nasze role, jakaś scena, jakiś urząd, gdzieś się tam spotykamy. On mówi po niemiecku, ja po polsku, ale gramy tak, jakbyśmy się rozumieli. No i zrobiliśmy tę próbę. Wolfgang tak patrzy na mnie i mówi, no chyba dobrze, nie wiem, bo ja nie rozumiem, co mówisz, ale to teraz po niemiecku. Ja mówię, co po niemiecku? No, graj po niemiecku. Ja nie znam niemieckiego. Jak to nie znasz? Twoi producenci powiedzieliby, że mówisz perfekt. Proszę Państwa, to jest dzisiaj śmieszne. Natomiast jak za chwilę ma być włączona kamera, a człowiek wie, że nie ma nóg ani rąk, a głowa mu się kiwa na jednej szybułce, to nie jest już śmieszne, bo ma do zagrania główną rolę w tym filmie. Ja właściwie polega na tym, że on cały czas mówi po niemiecku, czyli kompletnie nieznanym języku. Ja mówię, das ist unmöglich. No i zaczęła się afera, krótka przerwa, a potem Wolga tak siadł naprzeciwko i mówi tak, słuchaj, my ci to wszystko napiszemy. Gdzie mi to napiszecie? I tak poza kamerą takie, wiesz, że postawimy słupy i na nich będziesz miał na Bristolu napisane. Ja wiesz co, szanowni, że nie będę czytał. I słuchajcie, zagrałem w tym filmie tę główną rolę. Doszło do premiery, na której nie byłem, się w Berlinie odbyła. Wolfgang do mnie zadzwonił po tej premierze i mówi tak, słuchaj, chcę ci powiedzieć, że byłeś jedynym aktorem niemieckim w tym filmie, którego ja rozumiałem. Zabawna, żeby wrócić na chwilę do języka, jest taka przygoda, kiedy zaczynaliśmy te Zaklęte rewiry, a Zdzisław Maklakiewicz, wielki nasz aktor, znany Państwu na pewno bardzo dobrze, przyjechał po mnie i po Romka Wilhelmiego na dworzec, żeby nas odebrać razem z czeskim taksówkarzem. Tak z czystej przyjaźni, bo właściwie ten przyjazd był niezbyt uzasadniony. I wsiedliśmy do taksówki, Romek Wilhelmi niesłychanie podekscytowany tym, że jest w Nowym Mieście jakimś wspaniałym. I mówi, Zdzisiek, fajne miasto. I Zdzisiek mówi, nie. Ale co, no, ludzie, dobry, pięknie, piwko jest.
dlaczego jesteś taki skwaśniały? A jeśli się mówi, wiesz, bo język jakiś taki głupi, no. Tak jakby dzieci do ciebie mówiły. A kierowca taksówki zatrzymał się gwałtownie, odwrócił do nas i mówi, a wasz je lepsi? Kiedy przechadzałem się koło twierdzy Modlin, gdzie kręciliśmy Zamek Choreszków i powtarzałem sobie tekst, ale już pewnie w kostiumie i ludzie wracali z grzybów i tak patrzą na mnie i mówią, o, dzień dobry panie Marku, co kręcicie? Ja mówię, pana Tadeusza. A, dowiedzieliśmy. To było dosyć trudne, muszę panu powiedzieć. Żeby nakręcić coś, co oni już widzieli. Ostatnio wracałem za granicę samochodem i na stacji benzynowej trzech mężczyzn podeszło do mnie i każdy trzymał płytę Dnia Świra w ręku z prośbą o podpis. Ja myślałem, dlaczego panowie mają to ze sobą? My się nie rozstajemy. Jak wygląda scena wypróżniania się pod Czakiem na osiedlu, kiedy dzieje się to na prawdziwym osiedlu. Albo scena z początku tego filmu, kiedy krzyczę do robotników, którzy młotem rozbijają chodnik. No i krzyczę te obelżywe słowa do nich, a z sąsiedniego ognia wychyla się starsza pani. Mówi, panie Marku, niech się pan uspokoi, oni tak codziennie pan. Oczywiście, że moje życie nie jest życiem Adasia Kołczyńskiego, natomiast są tam elementy wspólne, ewidentne. Zresztą w całym Adasiu Kołczyńskim, którego poczęliśmy z Koterskim w Domu Wariatów Nomen Omen parę lat wcześniej. I od tego momentu Marek przysyła mi zawsze swoje scenariusze. W tym momencie, jak w garbie leśmianowskim, budzi się we mnie ten bohater i zaczyna wyżerać mi kiszki. Państwo i kto jeździ na nartach, to wie, że jak się zbliża sezon narciarski i otwieramy szafę i patrzymy na buty narciarskie, to tu nas zaczynają nogi boleć. Od razu, bez zakładania. To tak jest z Koterskim, z jego bohaterem. Otwieram pierwszą stronę i zaczyna się ból żołądka. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale Krakowianie na przykład mają taką odwrotną mimikę. Jak są z czegoś dumni albo zadowoleni, to mówią ze smutkiem o tym. Tak jak mama Marka Walczewskiego na przykład, jak przyjeżdżała do Teatru Dramatycznego, siadała w bufecie i mówiła, mój Mareczek taki zdolny jest. Ma już tyle nagród. Tak jakby się wstydziła. A jak zobaczyła Gustawa, którego znała jeszcze Cholubka z Krakowa, mówiła, Gutek, ale żeś się zestarza. W Krakowie wszystko jest odwrotne. Ja się urodziłem w rodzinie aktorskiej i oglądałem nie tylko ten zachwyt od strony takiego domniemanego zachwytu, ale także od strony kosztów. Widziałem swojego ojca, który zresztą tragicznie rozstawał się z tym zawodem, bo że przeżył bardzo bolesny i ciężki wypadek u szczytu swoich możliwości aktorskich i sławy aktorskiej także. I to go odsunęło praktycznie na bardzo długo, właściwie na zawsze, od czynnego życia zawodowego. I widziałem, ile go to kosztuje. Widziałem także, jak moja matka w tym wszystkim się znajduje, w jaki sposób jest dla niego pocieszeniem, a z drugiej strony skupia na sobie całe nieszczęście tego, co się stało. Długo by mówić, w każdym razie oglądałem ten świat oczami dziecka, a zatem wrażliwszymi niż później. Niemniej, ponieważ nie umiałem niczego innego, to trafiłem do szkoły teatralnej, a potem to już poszło. Miałem taką wrodzoną dyscyplinę, w związku z tym uprawiałem ten zawód czynnie i obficie. Zadzwoniła pewna pani do mnie z radia czy z prasy.
po jakimś festiwalu i mówi do mnie, czy widziałam pana minę podczas rozdawania nagród, czy pan nie ma jakby trochę dosyć i nie chciałby pan zrezygnować z tego zawodu? Ja mówię, tak, chciałbym. I właściwie tyle. Ktoś kiedyś bardzo cennie, uważam, powiedział, że aktorami jesteśmy wszyscy, z wyjątkiem paru dobrych komediantów. Bo też gramy, na przykład spotykając kogoś innego, starając się przedstawić, w jaki sposób używamy środków świadomych, które trochę wychodzą poza naszą codzienność. My, aktorzy, używamy ich świadomie. Na tym tylko polega różnica. Ale gramy na ogół wszyscy. Chcemy być kimś innym. To jest przedziwne, ale każdego roku pod szkołami teatralnymi w Polsce i nie tylko, na całym świecie ustawiają się kolejki ludzi, żeby zostać aktorami, czyli w sumie, czyli żeby zostać kimś, kim się nie jest tak naprawdę. I mimo, że dostaję nagrodę dzisiaj za niepokorność, za którą w dalszym ciągu biję pokłony z wdzięczności, to chcę powiedzieć, darowano mi koniowi, nie zagląda się w zęby, ale raczej powiedziałbym, że jest ona owocem absolutnej pokory. Łącznie z tą moją decyzją, która być może jest dziwna, ale jest wyrazem także pokory w stosunku do i czasu minionego, i czasu przeszłego, o którym myślę, przyszłego, o którym myślę, że już do mnie nie należy. Więc tak sobie pomyślałem, zwłaszcza kino to jest taka dziedzina, która bardziej dotyczy ludzi młodych. Dla aktorów wiekowych mniej jest ról w tym kinie, ale też i oni sami mają mniej do powiedzenia. I że swoje już zrobiłem i czas na innych w tym miejscu. To nie jest związane z żadną oceną współczesności, a trudno mi ją oceniać, bo nie do końca ją rozumiem ani czuję, ale tak sobie pomyślałem, że jeżeli traci się, a ja to straciłem, emocjonalny związek z tym, co się robi, to jakoś nie wypada, że tak powiem, tkwić dalej w tej dziedzinie, która jest absolutnie zbudowana na emocjach. Jeżeli wyłącznie na emocjach, to nie najlepiej, ale jednak przebranie się w czyjś inny życie, w czyjś inny scenariusz wymaga niesłychanych emocji. Zamiany życia na inne to jest jedna z największych atrakcji tego zawodu. I ona może przynosić satysfakcję przez jakiś czas, a potem zaczyna być rutynowa i tego chciałem uniknąć. A poza tym szukałem w życiu rzeczy trwałych. To jest zawód niesłychanie doraźny. Można go zmieniać 3 razy w roku, przebierając się w inny kostium, ale tak naprawdę staje się na scenie, przez 2 godziny jest się kimś innym, kurtyna idzie w górę, zapalają się światła, po 2 godzinach kurtyna zapada, światła gasną, ale w nas, aktorach, nie gasną. My jeszcze żyjemy swoimi postaciami, jeszcze jesteśmy kimś. Dopiero udusiliśmy Desdemonę, albo wyznaliśmy miłość Julii. A tu trzeba wrócić do domu i żona mówi, śmieci nie wyniosłeś. No i ten powrót jest taki bolesny, powiedział. Nie tylko z tego powodu, że trzeba wynieść te śmieci, ale że to jakoś nie pasuje do siebie, wszystko razem. I trzeba się nauczyć żyć w tym życiu. Więc żeby je uspokoić, że tak powiem, zająłem się dziedziną, która ma swoją powtarzalność, która ma swoją trwałość i ciągłość. I ludzie, z których spotykam, mają inaczej wyczuty czas w swoim życiu. I to mi się niesłychanie podoba. Krótko mówiąc, przeszedłem na nudne. Pan kręcił żółtą ciżemkę w jednym studiu, a oni w drugim ukradli księżyc. Tak, tak. Już to były czorty spod ciemnej gwiazdy. Mieszkaliśmy razem w Grand Hotelu Łódzkim. Ja w apartamencie 144 z mamą, a oni 141 z mamą. Czyli bardzo pamiętam to dzisiaj, bo ich apartament był
i rzucając w siebie żołnierzami ołowianymi, bo oni mieli ze sobą pudła żołnierzy ołowianych, wyłącznie żołnierzy. Wojna była ich ulubioną grą. No to niekiedy ci żołnierze wypadali na ten okap, na który oni wyłazili i zdejmowali stamtąd. I wtedy przychodziła milicja i mówiła, żeby ich ściągnąć stamtąd. W końcu dostali kartę żółtą, a potem już powiedzieli w Grand Hotelu Łódzkim, żeby więcej filmów nie kręcili. Posłuchali. To jest bardzo nieskuteczna metoda wychowawcza. Jeżeli ktoś mnie pyta, czy jest jakieś wino ulubione przez Pana, mówię nie. Powiem, za każdym razem nawet to wino, o którym myślę, że je lubię, smakuje inaczej. Powiem, zmienia się okoliczność, zmienia się towarzystwo, jedzenie, z którym to wino piję. I ja sam się zmieniam. To jest pytanie, które pada, jak klient obejdzie w sklepie wszystkie półki i na końcu mówi, a mołdawskie pan ma? My nie. A wiecie pan. A jakby pan pije mołdawskie? Nie, ale tak się wyda. Mam taką posiadłość niewielką na Mazurach, a obok 3 km dalej Antka, który prowadzi taką restauracyjkę dla kierowców tirów i innych turystów. I ma też sklepik z dyżurnymi 3-4 winami. Kiedyś zabrakło mi swojego, miałem gości, robiłem jakiś makaron. Przychodzę do niego i mówię, Antoś, nie mam wina do obiadu. A on mówi, no mam takie, za 3 dychy. Ja mówię, to poproszę. I Antoś powiedział coś, co właściwie wyraża nasz polski stosunek do wina. Powiedział mianowicie, to ci się nie opłaca. Co Antoś miał na myśli, mniej więcej wiem, czyli tłumacząc to na nasze, powiedział, po co ty się masz męczyć z jakimś kwasiorem za 3 dychy, jak ja ci za 16,50 dam taki trunek, który cię przeniesie w świat właśnie w 5 minut. Ale ostatnio nie była Antka, była jedna pani i zapytałem, czy jest jakieś wino wytrawne. Ona powiedziała, tak, mam wytrawne, pyszne, słodziutkie.